Trzy mecze bez wygranej w lidze to seria, którą w sobotę chcieli przełamać piłkarze Ruchu Radzionków. O ile remis z rekordem Bielsko-Biała przyjęli oni z umiarkowanym zadowoleniem, a okoliczności derbowej przegranej z Gwarkiem Tarnowskie Góry pozwalały na zachowanie optymizmu przed kolejnymi starciami, o tyle świąteczna porażka z Fotohigieną Gacie zasiała w ekipie żółto-czarnych sporo niepokoju. Na podopiecznych trenera Kamila Rakoczego w ciągu raptem 8 dni czekały tymczasem trzy mecze z drużynami będącymi bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie w trzeciej lidze. Pierwszym z nich była przedostatnia w stawce Warta Gorzów Wielkopolski. W porównaniu z ostatnim starciem o punkty trener Rakoczy dokonał aż 4 zmian w wyjściowej jedenastce. W środku obrony Kamila Banasia zastąpił Marcel Gieroń, w pierwszym składzie debiutował zastępujący Kevina Rockiego Szymon Małecki, do środka pola za Mateusza Pietrygę wrócił Mikołaj Łabojko, zaś miejsce Aminę Bułdigi w ataku zajął Andrzej Piecuch. Cidry wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanych Daniela Sroki i Roberta Wojsyka, ale ich ławka rezerwowych i tak w końcu staje się coraz mocniejsza. Mecz w pierwszej fazie był dość wyrównany, ale to goście jako pierwsi stworzyli sobie okazję na gola. W środku pola piłkę stracił Mikołaj Łabojko, Adrian Bielawski odegrał ją do Piotra Majerczyka. Majerczyk niezłym uderzeniem z dystansu sprawdził czujność Dawida Stambuły. Kilka chwil później przyjezdni mieli rzut rożny, po którym piłka wpadła pod nogi Pawła Posmyka, a ten został sfaulowany przez Szymona Małeckiego. Z rzutu wolnego uderzył Adrian Bielawski i od 8 minuty Ruch Radzionków przegrywał z Wartą Gorzów 0-1. Źle zaczęło się to spotkanie dla gospodarzy, gola dało się uniknąć. Bielawski wykorzystał fakt, że mur złożony z zawodników żółto-czarnych podskoczył i zmieścił piłkę idealnie pod nogami zawodników Cidrów. Ruch chciał tu koniecznie wygrać, tymczasem od 10 minuty musiał gonić wynik. Pierwszą okazję na jego zmianę miał Dawid Krzemień, po krótko rozegranym rzucie rożnym przestrzelił jednak głową. W 19 minucie z dystansu strzelał Andrzej Piecuch, ale nie wyszło mu to uderzenie. Dwie minuty później na bramkę gospodarzy strzelał Sebastian Surmaj, ale spokojnie złapał piłkę Stambuła. Martwiło, że Ruch miał spore kłopoty z wykreowaniem sobie dobrej strzeleckiej okazji, tymczasem gorzowianie prostymi środkami przedostawali się pod bramkę Ruchu. Uderzali z wielu pozycji, tak jak w tej sytuacji z dystansu spróbował swoich sił Dominik Zakrzewski. Ale w 27 minucie to drużyna trenera Rakoczego znalazła się w okolicach pola karnego przeciwnika. Marcin Trzcionka zagrał do Dawida Krzemienia, ten rozegrał piłkę z Andrzejem Piecuchem, po czym oddał strzał, z którym poradził sobie Patryk Krulczyk. Mogło się wydawać, że żółto-czarni nabierają wiatru w żagle. Kolejny atak piłkarzy trenera Kamila Rakoczego. Dawid Krzemień zagrywa piłkę do Mikołaja Łabojko. Ten trafia w obrońcę przeciwnika. Po chwili to samo robi Kamil Kopeć. Ale w 37 minucie przyjezdni znaleźli się w polu karnym Radzionkowian. Tam swojego przeciwnika sfaulował Daniel Skalski. Sędzia bez wahania wskazał na rzut karny. Nie było większych wątpliwości. Ta jedenastka należała się przyjezdnym, a na gola zamienił ją Adrian Bielawski. Od 38 minuty Warta Gorzów Wielkopolski prowadziła w Radzionkowie już 2-0. I z takim właśnie wynikiem jedni i drudzy schodzili do szatni na 15-minutową przerwę. Przerwę, w której sporo do przemyślenia miał sztab szkoleniowy i zawodnicy Ruchu Radzionków. Na boisku w miejsce Kamila Kopcia na skrzydle pojawił się Aminę Bułdiga. Ruch nieźle zaczął tą drugą połowę. 48 minuta Mikołaj Łabojko zagrał do Szymona Małeckiego. Małecki zgrał piłkę pod bramkę. Poradzili sobie z tym obrońcy Warty, ale tylko na moment. Bułdiga nie trafił jednak w światło bramki. Ale w 56 minucie goście w banalny sposób doprowadzili do podwyższenia rezultatu. Po rzucie wolnym z własnej połowy boiska Paweł Posmyk zgrał piłkę do Dominika Zakrzewskiego. Ten wystawił ją Adrianowi Bielawskiemu, po którego uderzeniu wynik brzmiał 0-3. Przegrał walkę o górną piłkę Marcel Gieroń. Później Tomasz Harmata i Marcin Czcionka nie zdołali zażegnać niebezpieczeństwa pod własną bramką. Sytuacja Cidrów stała się krytyczna, a w 63 minucie mógł paść czwarty gol dla Warty. W prosty sposób piłkę stracili gospodarze, uderzał Dominik Zakrzewski, ale świetnie zachował się w tej sytuacji Stambuła. Ruch jeszcze raz poderwał się jednak do walki. To okazja Dawida Krzemienia, który jednak po podaniu od Skalskiego był na spalonym. W 71 minucie z dystansu uderzył Marcin Czcionka. Trafił w poprzeczkę, ale to nie koniec akcji Radzionkowian. Mikołaj Łabojko do Dawida Krzemienia. Krzemienie po jego uderzeniu również futbolówka trafia w obramowanie bramki Warty Gorzów. 3 minuty później grę z własnej połowy wznawiał golkiper przyjezdnych. Piłka po głowie Michała Staszowskiego trafiła do wprowadzonego sekundy wcześniej Macieja Kolasy, a ten strzelił gola na 4-0 dla Warty Gorzów. Stało się jasne, że tak grający Ruch i tak tracący bramki gospodarze nie zdołają w tym spotkaniu wywalczyć choćby punktu, ale Radzionkowianie mieli jeszcze szansę ku temu, by postarać się o honorowe trafienie. W
W 82 minucie spróbował Daniel Skalski, który uderzył lewą nogą i sprawił tym kłopoty golkiperowi z Gorzowa. Patryk Krulczyk obronną ręką wyszedł również po dośrodkowaniu z rzutu wolnego autorstwa Kevina Rockiego. Na 5 minut przed końcem zapachniało jednak piątym golem dla przyjezdnych. Mariusz Kaczmarczyk wystawił piłkę Filipowi Wiśniewskiemu, a ten dobrym uderzeniem zmusił do dużego wysiłku Dawida Stambułę. Rezultat utrzymał się do końcowego gwizdka arbitra. Ruch Radzionków przegrał z Wartą Gorzów Wielkopolski aż 0-4. Teraz drużynę trenera Kamila Rakoczego czeka wyjazd na mecz do Żmigrodu z tamtejszym Piastem. Później Ruch dwa razy z rzędu zagrał u siebie przyknosały. Najpierw zmierzy się z Agroplanem Głuszyna, później podejmie rezerwy ekstraklasowego Górnika Zabrze.